Przed wami gotowiec z 2015 roku, wyposażony w piekielnie szybkie APU AMD A8-6600K, jedną 4 GB kość RAMu DDR3, 1 TB dysk twardy oraz w Integrę w postaci Radeona HD 8570D. Dziś sprawdzimy, jak ta konfiguracja poradzi sobie z kilkoma grami, które zainstalowałem na tym komputerze. Już na starcie będzie on nieco spowolniony przez czasem naprawdę mocno spowalniający dysk twardy, jak również przez fakt, że pamięć nie pracuje nawet w trybie dual channel, bo jest tu tylko jedna kość. Przynajmniej ma ona dość dobre taktowanie, jak na pamięć DDR3 wynoszące 1600 MHz. Nie będę się jednak starał przyspieszyć i zmodernizować tego komputera, bo zapewne zrobię to w innym materiale. Jedyna pomoc, jaką udzieliłem temu komputerowi przed dzisiejszymi testami, to optymalizacja Windowsa, bo naprawdę nie dało się z niego korzystać. APU A8-6600K wyposażone jest w 4 rdzenie i 4 wątki. Tutaj nie jestem w 100% pewien. Jeden program wyświetla, że ma on 2 rdzenie, drugi, że 4. Także tutaj raczej skłaniałbym się w stronę 2 rdzeni i 4 wątków. Na przykład w BIOSie wyświetla się, że ten procesor jest 4-rdzeniowy, w menedżerze zadań, że jest 2-rdzeniowy, w CPU-Z, które przed chwilą widzieliście, wyświetla się, że jest 4-rdzeniowy, z kolei w Cinebenchu wyświetla się, że jest 2-rdzeniowy. Jeśli chodzi o internet, to tam też zdania są podzielone, także no tutaj nie jestem pewien, ale tak jak mówię, raczej skłaniałbym się w stronę 2 rdzeni i 4 wątków. A jego maksymalne taktowanie w trybie turbo może wynieść nawet 4,2 GHz, co jest fajnym dodatkiem do domyślnego taktowania wynoszącego 3,9 GHz. Jest to procesor zbudowany na architekturze rdzenia Richland na podstawkę FM2 wykorzystujący technologię 32 nanometrów. Z kolei jego TDP wynosi 100 W. Tak aby uzmysłowić sobie, z jakim procesorem mamy do czynienia, odpaliłem Cinebencha R15 i na koniec wyszło mi około 300 punktów. Jak wspomniałem wcześniej, Integra siedząca w tym procesorze to Radeon HD 8570D, a upchano do niego 32 jednostki teksturujące, 8 jednostek renderujących oraz 256 jednostek shader. U mnie domyślnie w BIOSie przydzielono mu około 760 MB pamięci RAM jako pamięć wideo. HD 8570D wspiera w miarę nowe technologie, choć brakuje mu wsparcia Vulkana czy choćby DirectX 12. W moim przypadku taktowanie rdzenia Integry wynosi 844 MHz. A więc jak radzi sobie ten gotowiec z grami? Zapraszam Was na testy. Gotowiec niezbyt dobrze poradził sobie z grami, najbardziej grywalna była Dota 2, choć i tam co jakiś czas występowały ścinki. W Hide and Seeka w CS-ie dałoby się również grać na tym gotowcu, choć w mecze już nie za bardzo. Do przeglądania internetu i pracy biurowej jakoś się nadaje, choć i tak brakuje mu RAMu. Na szczęście da się wycisnąć coś więcej z tego sprzętu, dokładając właśnie RAMu, a tym samym umożliwiając pamięcią pracę w trybie dual channel. Małe podkręcanie również mogłoby tutaj pomóc. Postaram się zająć tym w jednym z przyszłych materiałów, a teraz dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.